tutaj mamy jeszcze innych bohaterów przy tych stołach. No i to był problem. Dobra, już nic nie mówię. Filip, Take One bardzo zaznaczał w wywiadach i dawał ci takie pstryczki w nos a propos twojej inteligencji. Nie boli cię to, że tak on to zaznaczał mocno, że no, inteligencją nie grzeszysz według niego? No to znaczy ja nie rozumiem, dlaczego on tak uważa. Nie zna mnie totalnie, ocenia mnie tylko przez to, co nagrywam do internetu, a to jakoś nie pokazuje chyba, jakim człowiekiem jestem. Tylko po prostu to jest inwencja twórcza, którą oglądają osoby młodsze przede wszystkim, więc no nie wiem skąd takie stwierdzenie. Ale to jest i tak nieistotne, najważniejsza jest walka, po prostu go rozpierdolę, on się nie wie, on nie wie, co tam będzie się działo po prostu. A właśnie... Ja pierdolę, już nie mogę się doczekać. Pamiętam, że do tej walki z Maksymalnie wchodziłeś bez treningów, a pani się tak. Natomiast teraz jesteś w treningach? Teraz sobie trenuję tam co drugi dzień, chodzę na trening. Sobie trochę imprezowałem, ale ograniczyłem imprezowanie, więc jestem, uważam, w takiej formie 8 na 10 i to wystarczy, żeby go po prostu zmiażdżyć tam. Okej, okay, Rafał, właśnie, a rozwin tą myśl. Czemu go uważasz za znaczy, przede wszystkim to ja bym chciał, żeby tak nie mówił, bo ja nie wiem, czy wyjdę do tej walki. Tak już zacząłem się zastanawiać. Czemu? No bo się boję. Filip, jak... Czekaj, zbiorę myśli. Ale mu wjechałeś na psychę, stary. No ja jestem kruchy. Nie no, tak generalnie co do inteligencji. No nie no, on podbijał do tego, że ma przewagę genetyczną, fizyczną nade mną. No to ja wybrałem płaszczyznę, na której czuję się od niego lepszy zdecydowanie i tyle. Ale możemy... nawet jeśli ty miałbyś przewagę inteligencji, a ja jestem od ciebie lepszy genetycznie, to już twoja inteligencja... ma się nijak, ponieważ leżysz na ziemi znokautowany. Wydaje mi się, że walce też trzeba myśleć. Kto ma rację, jak ty leżysz na ziemi, a ja stoję nad tobą i mogę się nad tobą znęcać i pastwić. Nie możesz się nad mną znęcać i pastwić, bo to jest K1, kretynie. No dobrze, ale... I właśnie o tej inteligencji mówiłem. Ale słuchaj, ja tutaj używam metafory i pastwić mogę się nie tylko w ten sposób, że stoję nad tobą i cię biję. Wystarczy, że się na ciebie patrzę, a ty leżysz znokautowany znaczy, i cała sala patrzy na to... Na twój i cała sala patrzy smutne. Na to, jak leżysz na ziemi. No i dobra, w ogóle no bardzo się cieszę, że większość ludzi, która tutaj przyszła jest za tobą, że to są twoi fani, bo ja zawsze lubię tak mieć podgórkę, że lubię być tym innym, tym underdogiem. A czy ja chyba wiem dlaczego, bo tutaj pewnie był jakiś pułap wiekowy, od którego wpuszczali, no ale no trudno. Warto, rozumiem, nie usłyszałem. Że był pułap wiekowy i że twoi widzowie po prostu nie zostali tu wpuszczeni, bo są zbyt widosy. Może tak jest. Oglądają mnie głównie dzieci, ja wiem o tym, ale też na pewno na sali będą osoby, które będą mi kibicować. Rozumiem, że chcesz wszystkim fanom Take One'a zdjąć ten uśmiech z twarzy, tak? To znaczy, no po prostu ja wiem, że wy bardzo liczycie na to, że wygra Rafałek, ale no niestety muszę was zmartwić. Zobaczycie już za 4 dni, po prostu to będzie egzekucja. Warto wspomnieć, że racja pięści to żadna racja w sumie. Tak, a propos posiadania racji, jak będziesz stał nad nim, nie? Ja bym chciał bardzo zobaczyć tą przewagę genetyczną Filipa przy tej kwadzie, bo mi się tak, kurwa, jak na was patrzę, to zróbmy w takim razie nie ma tutaj jakiejś super różnicy, to, kurwa, genetycznej. Chodź, przed stół, zrobimy face to face. Chłopcy face to face. Filip Zabielski. Wielkie brawa! No i dobra, Rafał, była to dominacja genetyczna, czy nie była? Bo ja stałem najbliżej, słuchaj, i widziałem, że na początku podszedłeś lejtowo, ale im dalej w las, tym większe nerwy były. Ja czułem stres. Znaczy czułem w powietrzu stres. On się obsrał, to po pierwsze, a po drugie mu się trzęsły ręce. Zobaczcie na powtórkach. Bałem się, że mnie pocałujesz, bo jakieś dziwne tutaj miny robiłeś w moim kierunku.
Znaczy wiesz, no wydaje mi się, że niestety tak cię kutas na budowie latał, kiedy nie stawał. Na budowie, miałeś, słuchaj, kurwa, to już zakaz. Okej. Budowa tak. była 6 ale lat temu, ale o jakiej ty mówisz genetycznej dominacji? Są o wiele większe niż na budowie i gwarantuję ci, że teraz potrafię więcej zdziałać. To cieszę się, że z mężczyzną masz lepsze umiejętności. Ja pierdolę. Chciałem o coś zapytać, ale wiecie, postanowiłem... Zrobić, że jak nie ja, to kto? No panowie. Postanowiłem się powstrzymać. Rafał, w takim razie do ciebie pytanie. No. No jednak, Filip, jeśli chodzi o inteligencję, to rozumiem, że masz takie zdanie, jakie masz. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, no to faktycznie pokazał się maksymalnie bardzo dobrze. Natomiast gdy Kacper Błoński powiedział, że według niego to Filip Zabielski jest dużym faworytem, ty się jednak obruszyłeś. Dlaczego? A to nie masz racji. Bo każdy musi mówić na Rafcia, a jak nie, no to będzie nagrywał streamy. Ale nie masz racji, bo ja właśnie powiedziałem na live'ie, że to prawda, będzie ciężkim wyzwaniem, ale moim zdaniem z nim wygram. I jeżeli chodzi o umiejętności sportowe, to tego mu nigdy nie odbierałem, bo fakt faktem wchodził i wygrywał nawet wchodząc z miejsca, bez przygotowania. I podkreślałem to wielokrotnie. Więc jeżeli chodzi o umiejętności sportowe, to uważam, że jest wyzwaniem niewątpliwym, ale wyzwaniem, które pokonam. Męczy mnie życie społeczne i kłamstwa. Wszyscy mają polski na twarzach. Mój